czy konsola PS5 ma poważny problem. Słuchajcie, dzisiaj wam pokażę bardzo ciekawe zjawisko, z którym się w zasadzie nie spotkałem jeszcze w tym sprzęcie, ale może to być faktycznie początek problemów na większą skalę. Oby tak nie było, ale zapraszam na nowy materiał. Więc tak, słuchajcie, konsola PS5 działa normalnie, da się grać. Gry z PS4 działają elegancko na tej konsoli, klient grać może ile chce, spoko. Natomiast w momencie, kiedy odpali gierkę z PS5, to w bliżej nieokreślonym czasie nagle konsolę odcina, robi się taki shutdown pach, koniec obrazu, konsola nie działa. Potem jak ją włączy, znowu ileś czasu może grać. I tak nie ma regularności w tym wszystkim. No i przyniósł do nas na sprawdzenie. Więc my powiedzieliśmy, że my jako serwis możemy co zrobić? Możemy rozebrać, sprawdzić, czy czasem wentylator nie jest zapchany, czy zasilacz nie jest zapchany, czy może coś nie tak jest z ciekłym metalem, czy nie, czy w zasadzie, czy ten ciekły metal nie uciekł na boki, bo to jest znane zjawisko w konsolach PS5. Była oto afera i to nie wcale tak nadmuchana bezsensownie, tylko był z tym problem. Natomiast dzisiaj pokażę wam coś innego, bo to się zaczyna robić dosyć ciekawe. Także to jest konsola taka, tylko żeby była pokazowa. Ja już konsolę rozebrałem, więc to są z niej graty. Była brudna. Pokażę wam, jak teraz wygląda zasilacz z ujęciem od góry. O, tylko oddalę ujęcie. To jest już wszystko wyczyszczone. Te wszystkie kanały elegancko przedmuchałem w naszej specjalnej komorze do czyszczenia, do naprawiania wentylatorów. Kto był na live, ten wie. A jak to wyglądało w ogóle chwilę temu? Pierwsze podejrzenie, mówię, było na oczywiście co? Zasilacz. I patrzcie, tu pokazuję właśnie, kiedy jest zasilacz zatkany. Ta konsola pracowała no, w jakimś pomieszczeniu z określonym stopniem zabrudzenia, dajmy na to. Kanały drożne tego zasilacza są zatkane, widać to. No i to jest jeden z powodów, który wpływa na to, że ta konsola może, wiecie co, odcinać. Że może ją odcinać podczas grania. Ale kurde nie, rozebraliśmy ją dalej i jest problem z płytą główną i rdzeniem. Tylko czekajcie, zaraz to nałożę i wam pokażę, co jest grane, bo dziwne rzeczy się dzieją, bardzo dziwne rzeczy. Ciekawe, czy będzie tego więcej, czy nie. Oto jest pytanie. I słuchajcie. W tym miejscu mamy płytę główną, rdzeń. Rdzeń procesora APU. Wyostrzy nam? Wyostrzy. Na tym procesorze oczywiście był ciekły metal, został on usunięty. I mimo usunięcia widać delikatne wżery po prawej stronie i po lewej. Trochę to wygląda jak był niedoczyszczony, chociaż jeszcze sprawdźmy. Domyję, spróbuję domyć, żeby nie było. Patyczek, alkohol i lecimy. Zobaczymy. Może domujemy, no, kto wie. Dmucham. I teraz. Dalej ten syf został, widzicie? Na brzegu. Więc nie będę tego sztarł na chama, bo to nie ma sensu. A jeszcze... Hello? Hello world? I na rdzeniu widać takie wżery, takie kropeczki, ultra małe kropeczki. Widzicie je? Widzicie to. Nieciekawe, ale to jest... To jeszcze nie jest tragedia. Patrzcie teraz. Płyta główna wygląda niby spoko, normalnie, ok. I teraz robimy zoom i w tym miejscu mamy układ chłodzący, który odbiera ciepło i ma na sobie ciekły metal. Niestety, niestety, kurde, ciężko to zobaczyć, to nie wygląda tak, jak to rejestruje kamera. Zostały takie wżery ciekłego metalu w układzie chłodzącym. Widać, że ma płaszczyznę swoją. To jest materiał grubości, nie wiem, 0,1 mm, 0,2. Nawet jak jeżdżę palcem, czuję, że jest chropowata powierzchnia. Ciekły metal wszedł w reakcję z układem chłodzącym. On po prostu, nie wiem, nawet ciężko mi to określić. Może mi pomóżcie w komentarzach. Co zrobi w tym momencie ciekły metal? Bo on jest nakładany na powierzchnię przystosowaną do tego, a mimo wszystko zmienił swój stan skupienia. Jest sztywny, jest twardy, jest zły. I słuchajcie, spróbujmy go zmyć. I to jest najciekawsze. Właśnie To daje do myślenia. Mija 2 lata od premiery konsoli i kurde, nagle się dzieje problem. Jeżeli ktoś ma... A czekajcie, wyłączę ten podgląd, bo za każdym razem będzie wskakiwał. Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie spore w aplikacji ciekłego metalu, niech powie, dlaczego
w sprzęcie, który jest przystosowany właśnie typowo pod tą konsolę, coś takiego mogło się zadziać. Czy to wynika z jakiejś kiepskiej jakości ciekłego metalu? O co to chodzi? No bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ale, no widzicie, problem jest. I spróbujmy zmyć ten ciekły metal. I zobaczcie, ja tutaj mam... A, troszeczkę może będzie schodził. No będziemy tarli. Nie wiem, czy jestem w stanie usunąć go chemicznie. Chemia plus ruch patyczka. Bo nawet słychać, jak ten patyczek robi ten szum. No powiem wam, że nie, no nie schodzi to tak, jak powinno. A wiadomo, mocniejszych preparatów nie będę stosował, bo to nie o to w tym chodzi. Ma zejść, no ale niech zejdzie jeszcze tak normalnie. No dupek nie chce zejść. Może jeszcze pokażę wam pod minionkiem. Minionek nam pokaże lepiej to zjawisko, więc poczekajcie. Idziemy na minionka. Sprawdzimy, czy będzie to widać. Chodź, minionek, chodź, pokaż. Może on będzie fajniejszy. O tak, patrzcie. To właśnie o to chodziło. Są takie wrzery chamskie, które nie chcą zejść. Jeszcze spróbuję poprzecierać. Ale widać elegancko. No, ciekły metal, nie wiem, z T1000 zrobił się Erni, kurde, namacalne. Nie wiem, czy to można mówić o degradacji ciekłego metalu. I widzicie, ja trę patyczkiem, a to nie chce schodzić. To tak jakbym widział taką zaspawaną trochę cynę od pioruna. I trę, no i słabo. I co z tym zrobić? Spróbuję użyć dremla, frezarki, plus taki mega delikatny frez. I być może uda się zjechać tą warstwę. Można byłoby oczywiście użyć papieru ściernego, wodnego, gdzie mam to z tyłu głowy. Natomiast dzisiaj spróbujemy czegoś nowego na kanale, więc jeszcze ujęcie tylko. No i zobaczymy. To jest taki ruchomy frez, który kręci się. I zobaczymy, jak on sobie poradzi. Ej, no nie jest źle. Idzie. Powiem wam, dobrze jest inwestować w sprzęt różnej maści. To jest akurat frezarka do tych paznokci. Za jakieś tam 150 zł z media. Ale działa. Trochę się pobawię z tym. Podkręcę jeszcze obroty, bo mogę. Słychać, że teraz kręci lepiej. No i lecimy. No dziwne rzeczy. Uwierzyłbyś, jakbyś spotkał coś takiego? W PS5 ciekły metal wżera się w chłodzenie? Niedorzeczne. Spotkałem na swojej drodze jakieś laptopy, gdzie też miały podobny problem. No ale tutaj? Aż dziwne. No powiem wam tak, to wcale tak fajnie nie idzie, jakby się mogło wydawać. Ten frez jest mega, mega delikatny. Ale lepiej to robić powoli. Bo nie zależy nam na tym, żeby robić jakieś wgłębienia w układzie chłodzącym, tylko go spolerować. Come on, baby. Daj mu więcej żaru. O, może teraz. O, to jest to. Tak jest. Jest to rzeźba, wiem.
ale w słusznej sprawie. Ciekawe, ile będzie to trwało, takie czyszczenie. Ciekawe. Zrobiłem takie szybkie obejście czasowe, bo słuchajcie, trochę z tym tematem już jadę. Ok, teraz przeczyśćmy ten rdzeń. Nie rdzeń, tylko układ chłodzący. Pyłu się zrobiło sporo, widać. Czy ja jestem w stanie to ocenić i powiedzieć, że jest gładko? Pomimo tak, powiem tak. Rdzeń jest mega gładki. Pod palcem, nie? Natomiast czy jest faktycznie równo? Ciężko powiedzieć. Ale od tego też będzie pasta termoprzewodząca. Dlaczego pasta? Bo słuchajcie, ja tutaj zaaplikuję za chwilę PTM-a. Pasta ma to do siebie, że wszystkie te nierówności, te pory, które tam występują i w układzie chłodzącym, i w rdzeniu, ta pasta wypełni, więc w tym wypadku myślę, że to czyszczenie ma sens, więc tak to zostawimy, tylko zaraz to obczyszczę i za chwilę aplikuję PTM-a. Teraz zabieramy górną część i musimy nałożyć PTM-a. Z PTM-em jest tak, że kto aplikował, ten wie, że nie jest to takie hop-siup. Z dwóch stron jest folijka zabezpieczająca. I co do oryginalności PTM-a, często mnie pytacie o to, gdzie kupiłem PTM-a. Słuchajcie, jest materiał sprzed pół roku, gdzie była podana tam aukcja od pana Chińczyka z AliExpressu i myśmy od niego brali ten PTM. I ten PTM z dwóch stron ma taką samą konsystencję, kolor, bo czasami piszecie do mnie z zapytaniem, że z PTM z jednej strony jest na przykład szary, z drugiej strony jakiś niebieskawy. Natomiast ten materiał jest z dwóch stron identyczny. Także jak ktoś jest zainteresowany, wchodźcie na ten film z PTM-em i tam sprawdzajcie i tyle. Także co teraz? Aplikujemy dziada, nie? Żeby nie było. Z PTM-em mówię, trzeba tą folijkę. Najgorszy temat to folijka. Trzeba zacząć, nie? Jak mamy jakieś pensety, coś ostrego, to ściągamy. O, ten początek jest najgorszy. Ten moment. Także, żeby nie popełnić błędów. Cyk. I on się wiadomo, gdzie kiwał, możemy go złapać delikatnie za róg, bo PTM jest ciut większy. Wycięcie jest delikatnie większe w stosunku do rdzenia, na które będę nakładał. I teraz głęboki wdech. W zasadzie musimy go przyłożyć. I to mamy jedną szansę, żeby tego nie schrzanić. Cyk. O dobra, udało się. Teraz zbieramy folijkę. Ostatnio ktoś właśnie nagrywał demontaż chłodzenia, aplikację PTM-a i miał z tym spore też problemy. Nie pamiętam kto, ale nawet z Maslą u siebie na materiale. Tak, on, jeden z nich, z osób właśnie, która miała z tym problemy, był z Maslą. No i teraz co? Wkładamy to do budy, skręcimy konsolę na kilka śrub i odpalimy, sprawdzimy, czy się włącza, czy działa, czy się nie przegrzewa. Bo to jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby sprzęt po naprawie działał poprawnie i żeby móc udzielić gwarancji, bo to jest najważniejsze, nie? W ogóle ta płyta, zobaczcie, o kurde, powiem wam tak, ta płyta grzała się fest. Widzicie? Laminat w tym miejscu i przy tych kondensatorach zmienił trochę kolor. Ta konsola gotowała się. Dlaczego? No bo wszystko się przegrzewało. Także niedobrze. Słuchajcie, nie będę was zamęczał składaniem PS5, bo było to x razy, więc ja już szybko skręcam i zaraz widzimy się przy testach. Kończę właśnie skręcać konsolę. Mamy już śruby w większości uzupełnione. I słuchajcie, właśnie dzisiaj zrobimy test, krótki test. Jak wyjdzie, zobaczymy. I ogólnie odezwała się do mnie firma Wilk Electronic, producent dysków PCI Express, dedykowanych dla konsol PS5. Zapytali, czy chciałbym sprawdzić, jak ten dysk zadziała w tej konsoli, więc powiedziałem, dlaczego nie. Włożymy, zobaczymy, jak wychodzi z transferem, kopiowaniem danych i na termowizji podejrzymy,
jak się ten dysk nagrzewa, bo to jest dosyć ciekawe. To jest ogólnie Iridium Pro Slim. Ten dysk nie ma dedykowanej obudowy dodatkowej, tego heatsinka, prawda, który dodatkowo zbiera z kontrolera, z pamięci wysokiej temperatury i oddaje dalej, więc ten dysk jest sprzedawany właśnie bez układu chłodzącego. To jest dosyć ciekawe. Dlatego się zgodziłem na to, żeby mi wysłali ten dysk i właśnie sprawdzimy. Sprawdzimy, co jest grane. Także za chwilę go otworzę. Gdzie tu jakiś... No i właśnie, właśnie, byłbym zapomniał, słuchajcie, bo to nie takie hopsiuk. Jeden i drugi dysk jest sporej pojemności. 2 terabajty i 4 terabajty. 4 terabajty, bo o co chodzi? Konsola PS5 ma w pamięci wbudowanej 875 GB. Jak się pomyliłem, zastrzelcie mnie. Natomiast po zainstalowaniu 3 gier to miejsce kurczy się no, w zastraszającym tempie. Dlatego w końcu Sony rok temu wprowadziło aktualizację, obsługa dysków PCI Express i zrobiło się hura. Tylko że wtedy te dyski były strasznie drogie, bo za dysk 2-terabajtowy trzeba było zapłacić blisko 1500 zł w tym najgorszym momencie. Teraz dysk o pojemności 2 terabajtów kosztuje, nie wiem, chyba około 600 zł. Tak strzelam, a 4 terabajty z 1200 z groszami. Także najlepszy moment na kupowanie. Myślę, że nie będzie już taniej, bo już patrzymy, że dyski talerzowe poszły do góry wczoraj, więc nie wiem jak te dyski. No ale otworzymy sobie 4-terabajtową edycję. Tu właśnie nawet widać. Jakby ktoś się pytał, jaki to jest model, tu jest podane SSD PRP44S 4K80. Mi to niewiele mówi, bo nie musi mi to mówić, natomiast opakowanie samo w sobie takie wybajeżone, bo dodatkowo ma takie lśniące elementy, więc trochę to wygląda jak taka dobra wizytówka, która ma cieszyć oko. Otwórzmy sobie dziada i zobaczymy, co jest w środku. Czy sam dysk, czy coś jeszcze. O. Może nic tu nie wyskoczy. Ej, jest tu coś w środku jeszcze. A co, oni naklejki dają? O proszę, thank you for choosing Iridium. Dziękuję. Dziękujemy. No spoko. No i oczywiście marka Goodram, bo Wilk Electronic jest właścicielem tej marki. Naklejeczki jakieś zestawie, ale to mnie nie interesuje. Mnie interesuje zawartość, czyli kurde, jak to wyciągnąć. No, z tym się będę najdłużej bawił. A dobra, tu jest zaczep. Pyk. Mnie interesuje to, czy to zadziała. Jak wygląda dysk? No jak każdy inny. Pamięci są z dwóch stron, a to mówi jedno, będzie szybko. Dyski twarde, które posiadają pamięci z jednej strony, są zazwyczaj wolniejsze. Natomiast jak mamy po dwóch stronach laminatu pamięci, to oczywiście jest wtedy szybka wymiana danych i to zapierdziela fest. A i co najważniejsze, ja oczywiście nie zwróciłem na to uwagi. Producent tutaj chwali się, że prędkość jest, powiem wam, kosmos. 7000 mega odczytu. No i jeszcze lepszy jest zapis, bo 6800, co prawda zapisu mamy mniej niż odczytu, ale to jest proste, nie? Tak zawsze jest. No i 5 lat gwarancji. Ok, teraz tak, włóżmy sobie ten dysk do konsoli. Śrubkę musimy zabezpieczającą wykręcić. Zaraz odpalimy ją. No i wyjdzie szydło z worka, czy to dobre, czy złe. Więc chwila, moment. Ta podkładka czasami wylatuje, przesuwa się, więc ona nie jest taka fajna. Chodź tutaj, baby, przesuń się. O, to jest taki dystans, prawda? I to mnie właśnie najbardziej zastanawia, czy ten dysk poradzi sobie... A, czekajcie, bo to w tym miejscu ma być podkładka. Sorry bardzo. Trzeba mieć jakąś pensetę do łapania tego. Chwila. O. No tak, bo to jest dysk w standardzie 80, czyli chyba 8 cm długości. Tyle to 8? Wydawało mi się, że więcej. No i oni chwalą się tutaj, że ten dysk ma wytrzymywać obciążenie, że kontroler nie będzie się przegrzewał, bo w tych wszystkich dyskach PCI Express fajnie, pięknie te odczyty, zapisy, oczywiście na papierze wychodzą spoko. Ja pamiętam, jak kupowałem czy jakieś tam Samsungi czy inne i był problem tego typu, że ten dysk, jeżeli kopiowałeś malutki plik typu 20 giga, był szybki, spoko, ale jak już mu przywaliłeś plik 50 giga, 100 giga, na momencie się te dyski dławiły. I tu był problem, bo kontroler się przegrzewał. Także na termowizji dzisiaj sprawdzimy, co się będzie działo z tym dyskiem w momencie, kiedy będziemy kopiowali gry z pamięci wewnętrznej na dysk. Czy nagle złapią 100 stopni? Bo w Samsungu niestety
takie rzeczy się zdarzały i zdarzają, bo na co dzień go używam. Ok, dysk zamontowany, podpinamy zasilanie. Sprawdźmy, czy konsola nie wybuchnie z tym dyskiem. I w tej konsoli, powiem wam tak, jest bardzo luźne gniazdo HDMI. Mam nadzieję, że mi da teraz obraz. Bo centralnie myślę, że dni tego gniazda HDMI są policzone. Ok, odpalamy konsolę. 3, 2, 1, go. Poczekajmy sobie. A i pewnie pada trzeba będzie podłączyć na kabelku. Jakaś płyta jest w napędzie, bo konsola rzęzi. No i czekamy na pojawienie się obrazu. John, czekasz? Come on. Trzeba będzie poczekać. Mówię, to gniazdo jest trochę luźne. Kabelek HDMI tak wchodzi bez żadnych oporów. Dobra, monitor się wybudza. Coś się dzieje. Aby użyć urządzenia SSD M2, musisz je sformatować. No spoko. Zaraz będzie ten test prędkości, wydajności, więc pokażę wam, ile wyjdzie, bo sam jestem ciekawy. Nie pamiętam, ile miałem na innych dyskach. Natomiast sprawdźmy to. O, bezprzewodowo działa. Sformatuj urządzenie M2. I zaraz będzie ten pierwszy test wydajności. Ciekawe, ile on wykręci. Szybkość odczytu 6468. Producent deklaruje 7000. Czyli nie jest źle. Szybkość odczytu? Jakieś zapisy będą? No chyba nie. Odbudowywanie bazy danych. Ok. Słuchajcie, teraz idziemy od razu do głównego menu, potem opcje i tam skopiujemy sobie gry. Ja nigdy nie wiem, gdzie to jest. Poczekajcie, muszę to odnaleźć, bo nie jestem tutaj taki biegły. Zmodyfikowałem scenę, jestem w ustawieniach, żeby było wiadome, o co to chodzi. Iridium Pro Slim, cyk. I co? Właściciel konsoli ma wolnego tylko 98 giga, a zajętego 667 GB, to jest sporo. Sami widzicie, dwie gry wrzucisz więcej, nie ma miejsca, więc tutaj czas najwyższy na zmianę dysku, a w zasadzie na aplikację. Teraz sobie skopiujemy, co się da, żeby sprawdzić wydajność. Jak to będzie szło? Wybierz elementy do przeniesienia, ok, i zaznaczymy sobie ileś tych gierek, które mają więcej gigabajtów. Szukamy czegoś o Marvel, Spider-Man, Ratchet. No trochę tych gier ma ten klient, nie powiem. O, Saint Row, 68 giga. To jest właśnie to, jedna gierka, 68 gigabajtów. No ja nie mogę. To się tak wydaje, ale sporo tego jest. Jeszcze FIFA 23, a to nam zasłania już pudełko. I okej, teraz przygotuję scenę pod termowizję. Termowizja odpalona i zobaczcie, bez kopiowania dysk już łapie w granicy 50 stopni. Oczywiście najbardziej nagrzewa się co? Kontroler. No to cóż, rozpoczynamy kopiowanie. Przenieść, cyk. I on daje tutaj w prawo, ok. I sprawdzamy na to, co się będzie działo z dyskiem twardym. I prędkość nas interesuje. Przenoszenie. 1 GB na sekundę. 4 giga. O, temperatura już rośnie. 60 stopni. 61, 62. No zobaczymy, ile złapie przy takim kopiowaniu. 219 GB i powiem wam, to już jest zadanie heavy load dla dysku twardego. Szkoda, że PS5 nie pokazuje na bieżąco prędkości faktycznej kopiowanego pliku, przy czym to też nie jest do końca uczciwe, bo jedna gra na przykład ma bardzo dużo pojedynczych plików i to się kopiuje bardzo długo, a inna gierka ma na przykład dwa pliki, ale wielogigabajtowe i inaczej wtedy odbywa się kopiowanie. Natomiast sam dysk, co z nim? 72 stopnie, 71, no patrzymy, 72, ciekawe, czy złapie więcej. Mógłbym tu wstawić teraz dowolny inny dysk PCI Express, przy czym trzeba mieć właśnie PCI Express 4.0. Takich dysków to nie mam na stanie, mam tylko i wyłącznie PCI Express 3.0. No i patrzymy, cały czas patrzymy, 82, 83, 84, myślę, że jest transfer na poziomie 1 GB, różnie, w zależności od tego, co jest kopiowano. No i patrzymy cały czas na kontroler. 77 stopni, 76, 77. Walczy ona. Bez kitu jest walka. 78. Myślę, że złapie z 85. Ale jak to się przerzuci na wydajność? Dlatego ja zawsze wspominam, słuchajcie, lepiej jest do konsoli
PS5 dokupić heatsink, chłodzenie dedykowane, które możemy wstawić, właśnie przykleić do dysku twardego. Niech to zbiera oczywiście wysoką temperaturę. Tutaj jeszcze jedna rzecz, bo o tym nie mówiłem. Ja nie założyłem tej blaszki, która po aplikacji dokonuje czego? Robi się tutaj taka komora podciśnieniowa i wentylator wydmuchuje powietrze ciepłe z tej komory, w której znajduje się dysk. I to jest najważniejsze. I w sumie ciekawe, ile łącznie, można by sobie było potem tą taką średnią arytmetyczną wyciągnąć, bo kopiujemy 219 GB i ile by to dokładnie czasu trwało. Później można byłoby tak naprawdę wstawić jakiś inny dysk, jakby miał PCI Express 4.0 i na nim puścić kopiowanie. 79 stopni. Jak przyłożę paluch, no kurde, ciepłe to jest, nie powiem, że nie. 78, 79, 80 stopni to tak czy siak nie jest źle. Kurde, ja pamiętam, jak Samsung wypuścił tego 960 czy tam 970 Pro, nie pamiętam, Evo i tak dalej, Evo i Pro, to tamte miały w okolicy 95 na tym kontrolerze dysku. Tam był dramat. A tutaj 219 GB poszło i całkiem sprawnie. Maksymalna temperatura była, no tutaj nie rejestruje mi aplikacja, natomiast myślę, że w okolicy 82. I teraz temperatura spada na dysku. I przypominam, nie ma tutaj tej blachy, która by kradła to powietrze. I teraz robimy inną rzecz. Te gry trzeba byłoby przenieść z pamięci zewnętrznej, dedykowanej do konsoli, więc szukam tego, muszę się nauczyć, czekajcie moment, muszę to ogarnąć. Ok, już widzę, bo to trzeba było cofnąć się i tutaj mamy oddzielnie pamięć masowa, M2, cyk, i tu wchodzimy i znowu są gry. No i przerzućmy je z powrotem do środka, zobaczymy, czy dysk będzie się bardziej grzał, czy nie. Wybierz elementy do przeniesienia, no to po kolei wszystko zaznacz, pyk, przenieś, ok, cyk. I patrzymy. Ile to będzie trwało? Pozostały czas 19 sekund. No nie bardzo. Nie jest to możliwe. 16 minut? 23 minuty? Poważnie? A jakim cudem? Ej, serio? Nie, no niemożliwe. 3 giga. 4 giga. 4,8. 5,3. Powiem wam tak. To już w tym momencie wygląda nieciekawie. Dlaczego? Bo wychodzi na to, że dysk wbudowany w konsolę PS5 ma o wiele wolniejszy zapis niż dysk, który dołożyliśmy. W tym momencie mamy 72 stopnie. Temperatura może urośnie. Zobaczymy, bo tam było wtedy 82. Ale patrzcie, co się dzieje. Jest 11 GB i czekamy. I czekamy, i cały czas trzeba będzie czekać. Skopiowanie tych danych to te 16 minut, to powiem wam, chyba nie kłamią. Ten czas może być naprawdę sensownie wyliczany. A dysk 73, no trochę to będzie trwało. Myślę, że faktycznie ten dysk może się rozkulać do 80 stopni, ale mimo wszystko to kopiowanie nie zwolniło pod koniec, bo to jest najważniejsze. Jeżeli robimy kopiowanie i widzimy takie 500 mega na sekundę, gigabajt, a nagle robi się cyk, spadek transferu drastyczny, no to wtedy jest nie halo z kontrolerem, bo pamięć cache jest przepełniona. No i pamięć wewnętrzna PS5, powiem wam tak, nie podoba mi się to. Centralnie Master Chief śmieje się, on teraz robi ha 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 ha, jestem lepszy, tak? 75 stopni na kontrolerze. 25 giga dopiero. 26. No nie. Kurde. Więc tak, wczytywanie tam to było nudne. Włączyłem konsolę, odpaliłem oczywiście podgląd z termowizji. Patrzę teraz, jak się nagrzewa dysk twardy grając w grę. Tu jest Sniper Elite. Ja w tą grę nigdy nie grałem. Chodzi się jakimś gościem. Coś tam się strzela. Więc sprawdźmy temperatury. 58 stopni, 59, 60. Nie jest źle. W sumie bym powiedział nawet, że jest bardzo dobrze.
bez chłodzenia, coś takiego, no to kurde, spoko, spoko. Czy będzie więcej? Może rozkula się do większej temperatury. Natomiast sami widzicie, że zadania heavy load, gdzie kopiłem duże ilości plików, oczywiście nagrzewają kontroler i wszystko z tym związane. Natomiast same granie praktyczne i temperatura 59 stopni, to jest aż dziwne. Spróbuję włączyć jeszcze jakąś inną grę, bo kurde, powiem wam szczerze, że naprawdę temperatura jest niska. Saint Row. Sprawdźmy Saint Row teraz przy wczytywaniu. Napęd rozkręca. No i sprawdzimy, co jest grane, nie? No bo 57 stopni na kontrolerze, kiedy on pracuje, te dane na pewno, to nie jest odczytywanie, nie wiem, 200 MB na sekundę. Te gry teraz zajmują tyle gigabajtów, faktycznie mają duże pliki, nie? To aż dziwne. Jestem troszeczkę zaskoczony, żeby ten dysk przy takim zwykłym użytkowaniu mógł mieć tak niską temperaturę. To akurat bardzo dobrze świadczy o kontrolerze. Nie wiem, czy to śmiga na jakimś Fizonie, czy tam jak to się nazywa, Fizon wypowiada. Natomiast jest postęp. To jest postęp technologiczny. Tak samo jak są dyski PCI Express 3.0, 4.0, teraz już 5.0 w ogóle wchodzi. Tak tutaj przynajmniej przy tym PCI Express 4.0 widać postęp. Odczyty, zapisy 7 GB na sekundę. Kurde. O! W tą grę nigdy nie grałem. No i patrzcie, wczytał się Saint Row. Ja nie wiem, czy ta gra jest fajna, czy zła, nie znam się na tym. Natomiast temperatura na dysku, zobaczcie, żeby nie było, żeby ktoś pomyślał, że to zafałszowane, nie? Zasłaniam ręką, cyk. 53 stopnie. Nie wiem, o co chodzi w tej gierce, bo ja jestem pan od naprawiania konsol, człowiek. Natomiast z samymi grami to ja to jestem Vice City maniak, a nie, kurczę, nowe technologie. No i temperatura 52 stopnie. Wow. Nisko, naprawdę nisko. Wychodzi na to, że faktycznie nie trzeba stosować dodatkowego układu chłodzącego do konsoli PS5. Ja zawsze mówiłem, że kupujcie heatsinki, bo one wydłużają wam żywotność dysku. Przy czym to też jest prawda. Jeżeli zastosujesz tutaj dodatkowy heatsink, nie stracisz, znaczy stracisz stówkę, no ale będziesz spał, liczmy na to spokojnie. Natomiast jak to 52 stopnie ma, to niska temperatura. Myślę, że w jakiejś innej grze urosłoby to może do 65, 70 pewnie nie, ale rokuje spoko. Także słuchajcie, kończę na dzisiaj. Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem dysku twardego, to mogę teraz powiedzieć, że polecam ten produkt, bo już Termowizja pokazała, że to nie jest shit. To jest dobry temat i będą live'y, będą kolejne filmy. Myślę, że też go przetestuję, także to nie jest ostatni moment, kiedy kiedy kładę łapy na tym dysku, bo ogólnie akurat ten dysk o pojemności 2 TB trafi do mojego kompa i tam cały czas będzie siedział. Będę go używał właśnie typowo do trzymania plików, filmów, tych treści, które wysyłam na YouTube'a. Także słuchajcie, jak się materiał podobał, łapa w górę, jak nie, łapa w dół, napisz dlaczego. No i w sumie tyle. Był z wami Spok 2. Do następnego. A, jeszcze jedna rzecz. W opisie filmu macie technikalia, dysk, skąd, co, jak i dlaczego. Tyle. Nara. Cześć.